Zapięta haglunda, resekcja szczytogu zapiętowego. Deformacja haglunda to patologiczna wyrośl kostna w tylnogórnej części guza piętowego. Konflikt wyrośli ze ścięgnem Achillesa powoduje jego mechaniczne podrażnienie, a ponadto uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie kaletki Achillesa. Typowym objawem jest ból z tyłu pięty, zwłaszcza podczas noszenia obuwia z twardym zapiętkiem. Chirurgiczne usunięcie wyrośli kostnej niweluje konflikt tkanek, zapobiegając dalszym powikłaniom włącznie z zerwaniem ścięgna Achillesa. Ortopeda odcina nadmiar kości, a następnie wygładza powierzchnię. Zapraszamy do oglądnięcia zabiegu przeprowadzonego w naszym szpitalu. Uwolnienie więzadła obrączkowatego Achillesa. Palpacyjne odnalezienie przestrzeni kaletki i ścięgna Achillesa. Wprowadzenie nici między guz piętowy a ścięgno Achillesa celem odsunięcia ścięgna od miejsca osteotomii. Usunięcie wyrośli kostnej. Wygładzanie powierzchni kostnej za pomocą raszpli. Zamknięcie skóry szwami. Obraz RTG przed i po zabiegu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat operacji przeprowadzanych w naszym szpitalu, skontaktuj się z nami. Polub to wideo i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi usługami dostępnymi w naszym szpitalu.